Cześć wszystkim, w tym filmie będę testować kolejny ostry sos. W tym filmie nagram test kolejnego polskiego ostrego sosu. Tym razem będzie to ostry sos od firmy Rykowisko, polskie ostre sosy. A nazwą testowanego sosu będzie Mokry sen o Karolinie. Tutaj widzimy, że moc wycenienia przez producenta jest w skali najwyższej. 10 na 10. Tutaj jest napisane, że jest to sos fermentowany, niepasteryzowany. Skład tego sosu jest następujący. Papryka Carolina Reaper, Red, Chocolate i Yellow. Jeszcze mamy w składzie sól, czosnek i ocet. No czyli tutaj w tym sosie dominuje najlżejsza papryka na świecie, Carolina Reaper. I mamy tu trzy różne odmiany. Czerwone, czekoladowo i żółto. Dodatkowo ten sos był zapakowany w takim dość ładnym pudełku. Możecie tutaj sobie zobaczyć. A więc najpierw ten sos przetestuję w potrawie. Będę testował ten sos na polędwiczkach z kurczaka. A potem spróbuję samego sosu z łyżki. Znaczy, po tym jak sprawdzę ten sos w potrawie, to zdecyduję się, czy wziąć łyżkę stołową, czy mniejszą. Bo nie wiem, jak to będzie mocne. A więc zacznę od wrażeń zapachowych. Wsiąsnę tylko. Się pewnie jeszcze raz się nagrywa. Dobra. Oczywiście mam też przygotowane resztki papierowe, bo będzie pewnie ostro. Poszło? No. No czuć papryki głównie. Czuć same papryki. No czuję tylko po prostu papryki. Troszeczkę się też wybija czosnek i ocet. Ale dominują papryki w zapachu, więc zapach już daje do zrozumienia, że to już będzie można rzecz. Zobaczę, ile tu nałożyć. Wreszcie spróbuję trochę. No, trochę tu zgęstniał. O, ale już. Jeśli szansie, to już łatwo leci. Próbujemy. No czuć trochę słodkości tego sosu. No, ostrożna, że delikatna, ale to pewnie przyjdzie spóźnieniem. Delikatnie już czuję po niebieniu. No, na razie czuć słodkość tego sosu i smak kurczaka bardzo dobrze czuć przy takiej ilości sosu. Spróbuję trochę więcej. W ogóle możecie tu zobaczyć, że tutaj są takie drobinki papryk.
Szczęście nasiona. Zobaczmy, jak przy większej ilości zapieczę. Też trochę jest słodki ten sos smaku. Nie masz takiej jakiejś dużej goryczki. Ostrość już, ale na razie takiego większego uderzenia jeszcze nie ma. Pewnie przyjdzie w miarę jedzenia. Mimo ostrości te wrażenia smakowe są na wysokim poziomie, bo cały czas czuję dobrze mięso i też słodkość tego sosu. Trochę muszę tak trząsnąć, żeby tak spłynął. Na razie jednak bardziej czuję słodkość tego sosu niż gorycz z kapapek. Goryczkę paprykową bardziej czuć, im więcej się je da tego sosu.
No bierze konkretnie. Już tam się nie przyda. Dobra, kurczaki zjedzone. Tylko od ostrości muszę przyczyścić zatoki. Powiem tak, jeśli chodzi o wrażenie tego sosu z jedzenia go z potrawą, no to na początku ostrość była taka delikatna, ale wrosła wraz z każdym kolejnym kęsem. No więc mi się wydaje, że ta ostrość była dość wyraźna. No tak, na razie mam takie wrażenie, że ostrość jest porównywalna z sosem Julia Żniwiarka czy sosem Dziki Bill Ninja. Ale przejście tego sosu samego z łyżki ci wyjaśni. I myślę, że spróbuję tego sosu z łyżki stołowej. A potem spróbuję czekać 5 minut bez popijania i podjadania. Może z łyżki bardziej przypieczę. I tam ta potrawa go stłumiła, tusa. Pokażę Wam. Tu jest sporo tych nasion. Bardzo nie mogę przekręcić, bo się wleje. Dobra, przez start. Poszła? Zaczynamy odliczanie. Czas start. No więc przy mieleniu tego sosu w buzi no czułem tak słodkość, ocet, smak papryki troszeczkę. Jeszcze miałem ten sos w buzi, to jeszcze tak ostrości nie czułem. Ale już ostrość dała się we znaki dopiero po przełknięciu. Pali dość wyraźnie, ale na razie nie jest jeszcze aż tak mocno, bo pewnie ta ostrość się rozkręci. Już tak prawie pół butelki zeszło na test. Ale ten sos jest mały. Już zakręcę ten sos, bo się nie przyda. Na ten test. No też delikatnie czuć goryczkę tych papryk przy przełknięciu. Ale przy jedzeniu sosu też z łyżki goryczka papryk nie jest dominująca według mnie. Bardziej czuję słodkość tego sosu i ocet. I też czosnek.
Wydaje mi się, że ta kostrość jest porównywalna z dzikim bilem ninja czy sosem jaraźliwiarka od Pandemonika. No według mnie na przykład sos Piek Życie z samych papryk od Pandemonika bardziej piekł. Dużo zresztą taka stabilna, już mogę spokojnie ją znieść. Czuję je na języku i na ustach. Jeszcze jest minutę, poczekam na ewentualne efekty. Już przyznam, że takiego większego palenia już w buzi nie czuję. Troszeczkę już tak bardziej przyłko czuję, bo już sos już tu szedł. Na razie jeszcze nie czuję. Dobra, 5 minut minęło. Więc te 5 minut udało mi się wytrzymać bezproblemowo. Więc na koniec przejdę do podsumowania tego sosu. Zatem, jeśli chodzi o wrażenia z jedzenia tego sosu z potrawą, no to ostrość na początku była delikatna, ale potem rosła w miarę jedzenia. Już potem zaczęła być dość wyraźna. Jeśli chodzi o smak, no to o dziwo czułem bardziej słodycz i też octowość niż paprykowy smak. Bo czułem oczywiście papryki, ale nie były tak na pierwszym planie. Były tak w dalszym planie. Bo najbardziej czułem papryki akurat w zapachu. Przy wąchaniu tego sosu z butelki bezpośrednio. Więc i ten sos nie zabijał smaku potraw kurczaka i smakowo, mimo ostrości, ten sos jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o wrażenia tego sosu z łyżki, no to jeśli się miało sos w buzi, to czuć było słodkość, ostrość taką lekką. Lekki się przełknęło, to już ostrość się dała bardziej we znaki. A zatem ostatecznie to smakowo ten sos mimo ostrości wypadł bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ostrość, no to moim zdaniem
ten sos rykowisko mokrysen o krelinie ma ostrość tak porównywalną do sosu Dziki Bim Ninja czy sosu od Pandemonika Jola Żniwiarka. No mi się wydaje, że ten sos ma troszeczkę mniejszą ostrość niż sos od Pandemonika Pietrzycie, który był taki w maleńkim słoiczku i miał same papryki. Tam 97% najświeższy papryk. A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie nagrywania, to piszcie śmiało w komentarzach. Na razie, pozdrawiam. Trzymajcie się, pa!